Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM 2 Long War 2. Kochani, włamanie przed nami. Gdzieś tam. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery skrzynki tylko. Łe. No dobra, mamy niestety mało tur. 12, więc nie będę biegł tak zazwyczaj. Zresztą oni są wszyscy tam. Ekstremalnie niski poziom trudności, więc nie powinno być jakichś większych problemów. Natomiast tu, jeżeli wejdziemy, to niestety to nie jest jako high ground, tak zwany. Więc Krzysiu będzie musiał sobie niestety radzić z ziemi. Dobra. Mamy Adama, Ghosta. Wiemy, że tutaj siedzą typy. Wydaje mi się, że pójdziemy tamtędy. Nawet tu. Już tam jestem. Pójdziemy sobie ten kawałeczek. Coś tutaj tak... Tak jest, dowódco. Podejdziemy sobie tu. Biegnę! Jakkolwiek. Tyle dalej. Śmigam! Dash capacity increased. Biegnę! Akurat się wszyscy poustawiali. To jest pierwsza tura. Jest tam mechu jakiś, kurde, słyszę. Tu gdzieś bliziutko, tu. Nie wiem, czy nie będzie, kurczę, jakiejś tej... zwanej... Przyjąłem. Wieżyczki, ale chyba nie. Ufoki mnożą się jak króliki. No, ufoki, ufoki. No dobra, no trzeba podbiec, natomiast... Aha, my nie mamy tego! Zapomniałem! Concealmentu nie mamy. No dobra. To co? Już idę. Podejdziemy tu. A ty możesz podejść gdziekolwiek. Miły. Przyjąłem. Kryjemy się tu. Zbieracz. Zrozumiano, ruszam. Ty tu. Rozkaz. Daj krzychu. Ta jest broń w pogotowiu. Może nas zobaczą, może nie. Mam nadzieję, że tak. Ale są inni, także trzeba uważać na nich. Już idę. Nie, są chyba tamci. Pytanie, czy Dakar mógłby strzelić? Od 6 do 9 artylerzysta by zdjąć. Czy łucznika? Wydaje mi się, że artylerzystę. Jedziesz! Nie ma co czekać. Wow. Mamy ciekawy sztywnego gadżet w polu widzenia. Walka mechu będzie. No i dobrze się poustawiali. Dzięki temu. A ty masz to w ogóle. Nie będziemy jeszcze strzelać, bo nie wiem, do kogo będę strzelał. Rozkaz. Nie wiem, czy nie przygwoździmy. Wyruszam. Wiemy, że jednego można ogłuszyć, a resztę można by dziabnąć. Dobrze, bo to zerwanie chodziło mi. Nie wiem, czy go, kurde, z gradu pocisków. 69. Nie raczył umrzeć. Bo nie oberwał. Przywrócimy ich w razie. Można by podbiec, nie wiem, gdzieś tu. Ogłuszyć tego. Aleluja i do przodu. Przyjąłem, wyruszamy.
się mięknie. No i tyle. Niszcz, tak. Dobra, trzech zabitych. Dakar. W drodze. Może tu. Tak jest. Percepcja zaawansowana, koncentracja. Mam cię. Ruszam do celu. Pójdź z tej strony. Tak jest. Bez komentarza to zostawiam oczywiście. Rozumiem. Pa. Koniec, no pa. Amunicji. Kolba Advent Lockbox, super. Zaraz tam będę. Musiał oczywiście ostatnim kurwa ruchem. Tu pierdykną rakiet. O ja pierdolę. What the fuck is going on here? Natomiast oni przyszli dopiero. Byli na yellow alercie, więc tu rakietki pójdą. Ja pierdziel. A może nie? Ała, 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 ała. Pudło, zasrańcu! Pudło, pudło! Dobra. Wiemy, że Mutona można dziabnąć, natomiast... Teraz się zastanowimy. Mamy tak. Mamy mroźną bombę. Ale to się chyba nie uda. Mamy granat. Który też się chyba raczej nie uda. Mamy strzał. Wiecie co, chyba zabijemy tego mecha może. Okej. Okay. Żyjesz? Jak ty? Aha, padłeś, dobra. Mamy Harmstringa. Zaznaczymy tego. Ty stary już wiesz co. Wyjdź z ukrycia. Niedobrze, bardzo niedobrze. Możesz się cofnąć w ogóle, ale to... będziesz widoczny. Zrozumiano. Ko, dobra. Shreddera mamy. Możemy zrobić coś takiego. Ale walałbym chyba tych dwóch. Może jakoś mecha. No zobaczcie, że tu to stąd widać. O, teraz kawałek, nie? Tutaj tej broni, jak tak ustawiam, to wydaje mi się, że dwóch trafię. Ale będę musiał podejść tak czy inaczej. Nie wiem, czy nie tu nawet. Też nie. Z tego kąta. Gdzieś tu.
to już chyba wolałbym tego i mu to nadziabnąć. O ile jest taka możliwość w ogóle. Moment, moment. Nie, bo nie widzę tego, czy trafię. Damage core online. Okej. Dobra. Można by na przykład go przygwoździć jeszcze. Brujemy! Nie, to bez sensu. Chyba w tego. Bo ten jest oskrzydlony. Właściwie nie jest. Właściwie się skapnąłem, że nie jest, ale... Właśnie nie wiem. Nie, nie da rady tak. Myślałem, że to gdzieś wejdzie, wiecie. Znaczy mogę się przesunąć oczywiście bliżej. Zaraz tam będę. Albo żeby po prostu ten spadł, nie? Natomiast wolałbym chyba... Łap! Tu pierdzielność, skoro tutaj miałem przygwoździć. To go po prostu zniszczymy i mu osłonkę też. Zrozumiano. Weź za pełną osłonę, stary, bo... Dobra. I tyle. Ten ogłuszony, ten pełni sił. Ten przygwożdżony. Wow! Po przygwożdżeniu, co za masakra, nie! I co, to wszystko? Dobrze, dobrze. Nie, 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 nie! Wzięli mnie na cel! O, masakracja. Dobra. Rozkaz. Zobaczmy najpierw, co może Dakar zrobić. Traśnięcie. Pudło! Tu za czwórkę. Tak delikatnie. Wydaje mi się, że teraz mógłbym... No właśnie, przygwoździć wszystkich. Ani drgnij, pajacu. Dokładnie tak. Ty masz Lightning Reflexa. Tylko... Tylko gdzie? Cholera! Słabo u mnie zabojami. No hello. Expiring. Nie tu! Kurwa! Osiem w ogóle, nie? Warning. An enemy is attacking. O kurwa mać. O kurwa mać. Nadal żyje, pajacu! Cholera!
Nope. Oj, oj. Cisnę. Standardowa procedura. Mogę sypać dalej. Chyba zacznę ich podniczać. Ruchuj mnie za amunicją. Celownik laserowy, spoko. Dobra, za siódemkę wreszcie jakieś kurde obrażenia sensowne. Enemy eliminated. Dobra. Ten jest dziabnięty. Nie ma problemu. Poszedł. Aleluja i do przodu. A ty jesteś ranny mega. Rozkaz. Nice. Magazynki puste, nie mam czym strzelać. Dobra, tu trzeba ich szybko zabić. 6 tur, powinniśmy już spadać. Nie, nie, nie. Dobra. Już tam jestem. Nice. Bo tak to mógłbym siedzieć tutaj, ale... Ale... Mam to. Szkoda mi czasu na to wszystko. Rozkaz. Gotów do akcji. Dobra, stary, ty musisz jakoś... powoli do nas iść. Już się za to biorę. Zrozumiano. Ufok odstrzelał. Koniec amunicji. Nie szkodzi. Koniec wrogów też. Nie wiem, czy tutaj dobrze stanąłem. Chyba tak. Dobra, Szadek. Rozkaz. Jedziemy z tym koksem. No nie! Nie wiem, czy Bogdan może brać skrzynkę. To jest dobre pytanie. Okej. Okay. Masakra znowu. Ale coraz ciekawsze te misje się robią. Mam tak to. Mi się wydaje w każdym razie. Dobra. Tak jest, wykonuję. Wykonuj. Rozkaz. To tylko draśnięcie na nogi do boju. Dobra. Trzy tury mamy. Kto tu jest w ogóle? To jest Bogdan. Pytanie, czy Bogdan może wziąć skrzynkę? Gazu! Ghost. Rozkaz! Ty może tę? Naprawdę. Tak jest, wykonuję. Dobra, Dakar, ty, czy ty będziesz potrzebny tu gdzieś? To jest w ogóle kurde nasz ten. Gazu!
nasz iwak. Ale zobaczę. Czy jedną skrzynkę rozwaliliśmy? Możesz brać. Super. A tu jest skrzynka jedna. Dobra. Szadek, wiesz co, ty już spierdzielaj, bo ty jesteś ranny i nie poleczymy cię bardziej. Dobra. To tak o. Już się za to biorę. Artefakt przejęty. Obiekt przechwycony. Mam cię. Tak jest, dowódco. Dobra, wszyscy won. Tak jest, przechodzę na pozycję. Tak jest! Bogdan, bo ty kurde nie zdążysz. Cisnę! O, masakra. Dobra, mamy jeszcze jedną turę. Więc powinniśmy dać radę. Śmigam. Co ty na razie, może tu przeskocz? Mogę sypać dalej. Se przeładuj. Już tam jestem. No pięknie, dostali wsparcie. No pięknie. To jest na końcu. Nie, wszyscy są tutaj, dobra. Śmigam. Tak jest, zbliżam. Kurde, nie tu. Przyjąłem, wyruszamy. Ruszam. Rozwalmy parę łbów. Przeczesuję teren. No właśnie, bo może być mech, który będzie miał Overwatcha, dlatego... dlatego nie chciałem, żeby ktoś tutaj... przychodził, ale chyba nie ma Overwatcha, więc... Rozumiem. Więc luz. Masakra. No, Szadek, kurde. No ale ranni niestety będą teraz, no. Chromy upadek. Ale powiem szczerze, że... No, 3 mutony, 2 mechy. Oficer, i kto tam był? No i jeszcze wcześniejszy mech, ta trójka, nie? No nic. Daliśmy radę, to jest najważniejsze. Zebraliśmy zasapy. Zapasy. No i zobaczymy. Co tam dostaliśmy? Mieliśmy 4 skrzyneczki. Zaraz się dowiemy. Co w nich było? Ile dni? 25, masakra. I to już jest po obniżeniu, nie? Strzał łańcuchowy, granaty obezwładniające, największe boom. No. Kształt Lirium, zasoby razy 3 dostaliśmy i to jest jedna skrzynka, druga skrzynka i zasoby. Już mamy tą celność, kolba, ten lockbox. No, sporo rzeczy mamy. Git, kurde. No. Masakra. Nie wiem, czy nie kupić. Aha, kochani. Kupiłem... wojnę zintegrowaną. Nie powiedziałem o tym. Natomiast kupiłem za tamte pieniądze. Nie wiem, czy nie kupić, nie odpływaj. Kupimy Mściciela, bo to zawsze może być dobra sprawa, żeby jakiś mieć jakiegoś boosta. No i to wiadomo, że kupione. I pieniądze. Nie, pieniądze trzeba zostawiać powoli. Zwłaszcza, że możemy gremliny kupić też lepsze. Tak trzeba będzie zrobić. Natomiast zobaczmy, jakie misje nas czekają jeszcze w pobliżu. Siła Adwentu 2. Tu nie mamy żadnej misji. To jest nowa misja?
Nie, to są żniwiarze, no. Adam Żołądek! Proszę bardzo, a Adam Żołądek nie był ten? Do kupienia? Możliwość rekrutacji. No słuchajcie, mamy parę tych. Trochę pieniędzy mamy. Juan Pablo Morales. No, był aktywny w komentarzach, więc... Dziamniemy. Piotr Burza. Spoko. Ciasny Wiesiek. Na razie Pablo damy. Kim ty, mój miły, będziesz? 5, 15, 20 psionik. Wiesz co? Ty wyglądasz mi albo na... No z tą celnością to na grenadiera, ale... Ale... 18, masakra w ogóle. 17 tutaj. Albo techniczny. Bo są raczej nie. Nie wiem, nie wiem. Na razie się wstrzymamy z tym. Przez moment jeszcze. Będę musiał pomyśleć nad tym. Spokojnie. Dobra, próba ognia elegancko. Świecić przykładem na razie nie potrzebujemy. Aha, bo to nie tu. To tu było. Dobra, zobaczmy, czy ktoś może być... Tu jest, masz kapitana. No. Z premią do celności, masakra. Cholernie dobry teren, super. Masz sprintera, stary, za 6. No, ty jako nasz szturmowiec. No. Dobra, kolejne szkolenie, wytrzymałość, super. Wiesz mi, ciebie będziemy potrzebowali na misji, więc cię już nie wkładamy tutaj na szkolenie. No spoko niby. Kuba, masz jakiś precyzyjny strzał, masz zamaskowanie, ale to... Szkoda, że tutaj nie można zmieniać tych, nie? Ludzi. Samotny wilk, instynkt przetrwania. To by było też spoko. Błyskawiczne ręce. Ghost. Wypłoszenie masz, błyskawiczną reakcję. 3 razy. To nie jest głupie wcale. Dakar. No. Albo to. Zresztą jakoś sprintera nie potrzebuję specjalnie. Kogo ja patrzyłem? Alexa. No. To jest super. Masakracja. Lukas Gregor. Do Europy Wschodniej. A właśnie, mamy tutaj przecież akcję jeszcze. No i spoko. Teraz zostaniemy moment tu. Dobra, mamy to. Toxic Ninjato. No i to był dobry pomysł. Night Lightsaber, naprawdę. Wow. Sporo tego. Mam tę psionikę. No właśnie, kurde.
20 dni. Nie, no, słuchajcie, muszę broń magnetyczną robić. Nie damy rady, nie damy rady już. Naukowca trzeba skądś, kurde. Nie wiem, czy naukowca nie kupić. A granaty zapalające też z tego wrzuciłem. Europa Zachodnia i Nowy Meksyk. Tu jest rekrutacja, ukrywanie się, więc co? Pójdziemy sobie w zasoby. Troszeczkę. A, bo tam misji i tak nie robimy. Nowy Meksyk. Dobra, mamy granat zapalający, super. Także tutaj włożyłem technika, jak widzieliście. No nie, jest technik, dwa gremliny, żeby było szybciej. Otwiera czaszek Spark, Advent Chip Adaptation. Aiming. Przyciski szpon, gazowe, laserowe, można by te zrobić. Tylko czy ja potrzebuję kolby tu? Chyba nie. Zrobimy ten Chip Adaptation. To są oczywiście bonusy do Sparków. I to jest wreszcie Liberation 1. Mamy Watahę. No, Watahę nie była chyba ostatnio. Natomiast ty, mój miły, potrzebujesz pancerz. A gdzie masz ręce, powiedz? Możesz w sumie dostać jakieś inne ręce. O. No i git. Dobra, to jest to. Pytanie, czy... Tu, bo tutaj będziemy hakować, więc na pewno... jakiegoś specjalista byśmy potrzebowali, na przykład Piotrka. 130. Kasieńkę? To 4 akurat? No, bo strzelamy, hakujemy, strzelamy z tyłu, rozpierniczamy, przygważdżamy i tutaj sobie... coś mi tutaj nie pasuje. Tutaj ta przerwa, nie? Dobra, rekwizyty. To się zepsuły korpusy. Dobra, pytanie, czy coś tutaj potrzebujesz? Mobilność. Mobilność masz, miła moja, 14. Celność. Ja tutaj wszyscy już mają różne rzeczy. Masz 9 życia. Masz 7, więc całkiem sporo. Bo to jest zwykły wakizashi. Natomiast... no, tego wiecie. Na razie tego nie potrzebujemy. Natomiast zaawansowane miotacze będziemy potrzebować. Blady. Energy katana. Bo wakizashi ma chyba ten, nie? Lightning Strike. Tak, zwykły wakizashi ma. No, zrobimy Kasi. A co? Niech ma. To jest chyba ten, no nie? Chyba, że to purłowcy. Gdzie był ten? Coraz więcej rzeczy mamy do dyspozycji. Tu. Masakra. Ten na przykład daje Combat Cleaver i on zadaje obrażenia w stożku. Ale chyba energii Wakizashi. Dajmy.
No i git. Pancerz ze stopu, dobra. No i wydaje mi się, że jest okej. No. Mamy. Go. Ran wyleczone, ktoś tam zrekrutowany gdzieś. Tu się ukrywają we dwóch. Tylko tu już nic nie zrobimy. Wywiad, wywiad, zasoby, zasoby, wywiad. Zasoby dajmy. To tam były te dwie osoby. Dobra. Super. Właśnie nie wiem, czy to laboratorium robić, czy nie. Mm, 300 zasobów mam. Trochę mało. Wolałbym poczekać do następnego miesiąca. A propos tej wieżyczki. Znaczy wiecie. 7 dni sprzęt wroga. Przechwyć zapasy. Ekstremalnie niski. Idziemy. no, to jest też ekstremalnie niska drużyna. Ta drużyna była przed chwilą, natomiast myślę, że dawała radę. 8 życia masz, 997. Tutaj hakowanie. Ty masz stary co tutaj? Co to jest? Wola, wiesz co? Weź sobie tę kondycję. No, 11 zdrowia. Chodzi o to, żebyś ci najbardziej był... A zresztą ty nie masz tego. Czemu to pozajmowane było? Tak raczej nie potrzebuję. Będziesz stał z tyłu. 18 minus 2, 17 minus 2. Tu jest 16, jest ok. No, będziemy wreszcie hakować mechy, mam nadzieję. Chyba damy radę. Plazma web. No. Chodzi o to, żeby Skuba był ten, żeby Bartek był... miał dużo pedeków, bo on musi biec gdzieś przez pole i leczyć kogo innego, nie? Więc on musi przeżyć. Dobra, 105% więcej się nie da. Go. Dobra, pytanie, czy chcemy tutaj zadziałać, bo tutaj już będą przerzucać się. Tu już jest 5. Tu jest 3, tu jest 3. Tu i tak rekrutacja trwa. Tu w sumie też. Tu są no. Bo tutaj będą przychodzić za chwilę. Dużo misji tutaj zaznaczyliśmy, wolałbym nie robić już tam nic. Dobra, mamy zakłócacza. Kolekcjonera, świeci przykładem. Po kolekcjonera. Ale na razie Kasienika nie potrzebujemy. Gdzieś mamy 100%, tu jest 96. Moment. Zdobądź przedmiot. Jeszcze mamy 6 dni. To jest niski. Natomiast to jest piątka. Nie, to trzeba niestety. Gdzieś jest kolejna stówka. 16 godzin. No technik, ekstremalnie niski. Dobra, tutaj też moment zaczekamy. Dobra. Normalny, ekstremalnie niski. Mamy 4 godziny. No! Dobra. Normalny. Nie jest podatny niestety, no ale nie szkodzi. Także Rebecca Watson będziemy, kochani. Mamy samuraja, będziemy odbijać. Rekona, Mata, Stefana. No, spoko. No i potem prawdopodobnie tamtą misję zrobię. Natomiast ja sobie wrócę tutaj i będę myślał powoli, kogo wrzucić, gdzie i dlaczego. I kogo przerobić na postać, która... której nie dodałem do listy, ale jeszcze jednak będzie fajna, więc gdzieś tam będzie.
póki co, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek mimo ran, szatka, ale ogólnie spoko. Dlatego właśnie trzeba Sparka mieć, żeby on szedł do przodu i zbiera obrażenia, bo ma obronę, nie? I ma pancerz ablacyjny. Dobra, trzymajcie się. Pa, pa.